Witajcie moi drodzy, z tej strony Miedziano Brody i zapraszam was na kolejny odcinek tej przygody w tym postapokaliptycznym świecie. Widzę, że wam się seria spodobała, tym z większą przyjemnością będę ją dla was kontynuował. A mam nadzieję, że wam się będzie to wszystko miło oglądało. Więc teraz przechodzimy przez mostek. I gadstenka. Ciekawe, czy ja czymś w łeb nie dostanę zaraz. Dobrze, korzystając z tego, że nie gadają, to wiecie, będę wdzięczny za wspomożenie rozwoju kanału, danie subskrypcji, dzwoneczka, będą powiadomienia o filmach z tej i z innych serii, łapeczka pod filmem i komentarz. A teraz idziemy do tej wioski. I znowu będę czytał dialogi. Nikt nie pisał, że nie mam tego robić, więc... Ćwiczenia dykcji, ciąg dalszy. Stać, kto tam jest. Widzisz silnego mężczyznę w wieku około 30 lat w podniszczonej przedwojennej kurtce z imponującym karabinem w dłoniach. Sądząc po jego spojrzeniu i zachowaniu, wydaje się być fajnym gościem, który z chęcią zamieniłby parę słów z podróżnikiem. Żuje melancholijnie słomę, jednak na twój widok się od razu odżywia. Cześć, towarzyszu. Cześć i tobie. Mężczyzna chrząka, wypluwa słomę, zdejmuje ręce z karabinka, pozwala mówić się na prowizorycznym skórzanym pasku. Miło mi cię poznać, mam na imię Jan i pilnuję tej bramy do wioski. Jeśli to nie tajemnica, jaki jest cel twojej wizyty? Szukam kogoś, tak tylko przechodzę. Słyszałem o wiosce i postanowiłem ją odwiedzić. Tak, przechodzę. Cóż, podróżnicy są zawsze mile widziani, chociaż teraz są ciężkie czasy. Czy mogę w czymś pomóc? Mógłbym zadać kilka pytań. To ja będę odpowiadał. No dobrze, po kolei. Czy oddział wojskowy nie przeszedł ostatnio przez wieś? Ciekawe, że pytasz. Właśnie niedawno przechodził jeden oddział. No nie wiem, wojskowy, nie wojskowy. W każdym razie faceci wyglądali poważnie. Trzymali się po wojskowemu, wszyscy z dobrą bronią. Chyba nawet mieli mundury. W skrócie, poważni ludzie. Kupili u nas trochę wody, odpoczęli dzień za murami i poszli dalej. Ja rozmawiałem z najmłodszych z nim i powiedział mi, że prowadzą wyprawę na ruiny tu niedaleko. Widać, pozostałości łupu przedwojennego szukają. Cóż, Bóg z nimi. Wydawali mi się normalnymi chłopakami. A może mi pokazać, gdzie te ruiny są? Jan bierze mapę, po zbadaniu rysuje na niej węglem krzyż, jeszcze raz krytycznie ogląda mapę i oddaje. Tutaj patrz. Nie blisko, ale niedaleko. Dzięki, czy mogę kolejne pytanie? No to praca. Praca być może się znajdzie. U nas mechanik zaginął. Steblew miał na nazwisko, a on w ogóle lubi sobie wypić. Czasem popada w obłęd. No i teraz coś podejrzanie, długo go nie ma. A przecież ostatni raz, kiedy go widziałem, chodził już pijany i chwalił się, że wkrótce stanie się, nie uwierzysz, milionerem. A teraz zniknął. No to może zarobił milion i uciekł. Może i tak, tylko jak go zdobył? Mętna historia do prawdy. Jan wzrusza ramionami, wpatruje się w dal i znowu patrzy na ciebie. Tak czy tak, facet z rękami nam się przyda, to wiem na pewno. Może jeszcze jakaś praca? Może w karczmie, najlepiej popytać. Tam brat i siostra rządzą. Wasja i Katia Radczenko. Może ktoś z miejscowych szuka kogoś do pracy? Nie wiem. Rozumiem. No to kolejne pytanie. Opowiedz o wiosce. Kurde, trochę przez noc mi się wydaje, że czytam, ale... Coś tam się znowu jakiś katar skrada. No ale taka pora roku. Opowiedz o wiosce. Co chcesz wiedzieć? Można kupić broń? Tylko rusznikarz z wioski. Handlarz Yashin. Jeśli chcesz znać moje zdanie, facet jest w porządku, ale strasznie kroi na cenach. Prawdziwy kapitalista. Zresztą on duże podatki płaci. No i na strażników miejskich bronią wspomaga czasami. Idź do niego, nawet jeśli kupować nic nie zamierzasz. Jest u nas całkiem od niedawna. Widać wyraźnie, że jest z wielkiego miasta. Chciałby pewnie pogadać z podróżnikiem o tym, o tamtym. Jego sklep jest za bramą po lewej stronie. Całkiem możliwe. Gdzie mogę kupić leki? Z tymi do naszego lekarza. Mikojana Konstantyna Albertowicza. Mów mu po prostu Konstantyn. Jest to człowiek wykształcony, ludzie go szanują. Swoje rzemiosło jeszcze przed wojną praktykował. Jeśli potrzebujesz pomocy, to on cię tutaj może wyleczyć. No to warto wiedzieć. Sam medyk jestem. Medyk złodziej. Kolejne pytanie, jak tam życie? Wieś u nas ładna, zaraz po wojnie się pojawiła. Towarzysz Kowalew, nasz starszy wioski z pierwszymi osadnikami wokół starego dębu zaczął budować. Dąb teraz w centrum stoi, to coś w rodzaju naszego zabytku. Cóż, albo i talizmanu. Nie uwierzysz, ale z tego co mi powiedziano, gdy bomby spadły, to ludzie, którzy uciekali, szukali jedzenia i wody, ale dookoła tylko wypalona ziemia była, tymczasem ten cały dąb zielony stał. Woda tu była i to czysta, doprawdy osobliwe moim zdaniem. Uśmiała się, ale nagle uśmiech schodzi z jego twarzy. Zamiast tego pojawia się zawiedzona mina, jakby zjadł całą cytrynę. Ale samo życie okropne. Suszę mamy teraz, a jeszcze do tego. Może słyszałeś, może nie słyszałeś, ale tutaj łupiescy nas nękają.
Przychodzą co miesiąc, żądają haraczu, przeklinają. Próbowaliśmy z nimi walczyć, próbowaliśmy pokojowo negocjować. Wszystko bez celu, są silniejsi. I co, nikt nie pomógł? Wysłaliśmy człowieka do dużego miasta, krasnoznamionnego, aby wynajął nam jakichś najemników. Pieniędzy starczyło tylko na 7. Skucie, przybyli wszyscy z bronią, wszyscy poważni, pewni siebie. Ech. Chciałbym móc ci powiedzieć, że dzielnie walczyli, bandyci się nas odczepili. Chciałbym ci to powiedzieć, ale pustkowia to nie bajkowy świat. Wybili naszą 7 wszystkich co do jednego, a od nas następnego miesiąca jeszcze więcej zażądali. Stwierdzili, że jeśli mamy pieniądze na najemników, to możemy płacić więcej. Musieliśmy zapłacić. No dobra, kolejne pytanie. Plotki. Mnie kiedyś jeden przechodzień opowiedział, że gdzieś na pustkowej jest opuszczony obóz harcerski. Jak się okazuje, wcale nie jest opuszczony. Żyją tam zdziczali harcerze, którzy jedzą ludzi i czczą diabła. O, to kurde, mrocznie. I jeszcze dodał, że w rzeczywistości oni nie są harcerzami, a kurwa wie kim takim. Jakimi stworzeniami, które przywdziały dziecięce ubrania i kopiły nasze zwyczaje. Według mnie to są pierwszorzędne bzdury, a tak poza tym nic szczególnego ciekawego nie słyszałem. Może kogoś innego najlepiej popytaj, bo ja plotkami szczerze mówiąc się nie interesuję. No dobrze, idziemy do wioski. Ogólnie tu jest taka jedna fajna mechanika. O, 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 tutaj coś zielonka, jakaś się świeci. Cegła. No, bo są budynki, ludzie śpią. Do tego miejsca jakby tutaj kiedyś byłem. Jak... Na logikę. Wchodzę komuś do mieszkania. I są zielone rzeczy. Ja tego ukraść nie mogę. Chyba, że on śpi. Dopóki go nie obudzę, to mogę. Stoisz w pobliżu szczupłego mężczyzny w średnim wieku, koścista twarz, rozjaśnia się lekko w udawanym uśmiechu, się zauważa. Dzień dobry, oferuję państwu spluwy na każdy gust, przedwojenne albo i współczesne, strzelby, karabiny, pistolety od najlepszych mistrzów pustkowi, wszelka broń najwyższej jakości, jeśli wybuchnie w rękach, śmiało proście o zwrot pieniędzy. Barter, aha, dobra. To są moje rzeczy, to są jego rzeczy. Rewolwer rzemieślniczy, obrzyn, zardzewiały nóż. No dobra, a spróbujemy, co powiesz na rabat? Porażka. Przepraszam, ale u mnie tak najlepsze ceny w okolicznych ziemiach. Jeśli nie chcesz kupować, to nie kupuj, ale zmniejszyć jeszcze bardziej nie zamierzam. No dobra, bardziej przychylny handel. Jeszcze raz. Cena twoich towarów. Aha, to już mamy. Kilka pytań. Na rozczarowany utrzymuję uśmiech. Może coś jeszcze kupimy. Jak idzie handel? Nie narzekam, wiesz, broń naszej okolicy to dobra rzecz, a co najważniejsze, niezbędna. Można oczywiście z jakimś majchrem biegać, ale no jak długo takiemu turyście podróżnikowi to starczy? Odpowiadam, albo do najbliższej restauracji, gdzie go pijani farmerzy łopatami zabiją, albo do najbliższego rowu, gdzie go stado dzikich psów zje. A co trzeba zrobić, aby do tego nie doszło? Kupić dobrą broń. A gdzie ją można kupić? Tylko u mnie. Prosta arytmetyka. Cóż o mnie powiedzieć, zanim przybyłem do tej wioski, mieszkałem, pracowałem w dużym mieście na południe. Stąd, wiesz, w Krasnoznamionnym. To jest duże miasto, prawdziwe regionalne centrum. Ludzi tam może, życie toczy się pełną parą. Potem zdecydowałem się świeżym powietrzem pooddychać i przeniosłem się tutaj. Ech. Czujesz żal, czyli coś ciemnia. Czegoś ty, bracie, nie mówisz. Dobra. Ech, ile linie się nie zwijać. Nie znam tego zwrotu. No dobra, nie ma co ukrywać. Byłem bardzo wielkim człowiekiem w Krasnoznamionnym, harnowałem bronią, prowiantem, alkoholem, tytoniem. Taki biznesmen. Tak było w sumie zawsze. Miałem magazyny w granicach miasta, byłem w izbie handlowej, nawet miałem rodzinę. Żona, syn, patrz na ciebie, gdzieś tam wzrok w przeszłości. Tak, tak, u wielkich ludzi zawsze dużo wrogów. I u mnie nie było inaczej, bo jak inaczej wytłumaczyć, że w ciągu miesiąca w moich magazynach wybuchł pożar, moje karawany zostały okradzione przez najeźdźców, a złodzieje próbowali dostać się do mojego domu, ale to nie koniec problemów. Moi pracownicy zaczęli pod różnymi pretekstami odchodzić, strażnicy nie chcieli ochraniać moich karawan, kilka bardzo ważnych kontraktów nie powiodło się. To wszystko wyglądało tak, jakby ktoś specjalnie wybrał mnie i mój biznes na swój cel. Wszystko działo się tak, jakby chcieli mnie zniszczyć. Oczywiście próbowałem zorientować się w sytuacji, wynająłem detektywów, ale ktokolwiek stał za tą całą operacją był zbyt przebiegły i nie można było znaleźć żadnych śladów. W rezultacie zacząłem pić. No, kupiec tłumi emocje. Żona odeszła, zabrała syna. Ja ją rozumiem, no właśnie. A potem ktoś napisał na mnie oszczerstwo, że niby rozkładam się moralnie, hadźmiąc izbę handlową Krasnoznamionnego, kontaktuję się elementami aspołecznymi i w tym podobne. Szybko przegłosowali i wypędzili mnie z miasta. Teraz jestem tu. Dopiero niedawno stanąłem na nogi. No a kogo podejrzewasz?
To mógł być ktokolwiek, mówię ci, u wielkich ludzi zawsze dużo wrogów. Och, nie słuchaj mnie, co ja wyprawiam? Klientowi opowiadam swoje życiowe trudności, bardzo nieprofesjonalnie. Czekaj, czekaj, chłopie, pomożemy ci. Cóż, możliwe, ja widzę, że nie jesteś głupi, rozumiesz ludzi. Może jeśli droga doprowadzi cię do krasnoznamionnego, może byś poprosił, aby przyjęli mnie z powrotem do izby handlowej. A to powietrze jest tu oczywiście czystsze, ludzie sympatyczni, ale handlowanie wyłącznie z wiejską milicją i wszelkiego rodzaju oszustami, to nie o tobie, jest już dość męczące. Płacenie upokarzającego haraczu lokalnym drobnym organom przestępczym. Mam już dość. Zgadza się, będę w krasnoznamionnym. A co ja będę z tego miał? No dobra. Wszystko pójdzie dobrze, mnie przewrócą z pozycji, z wdzięczności nie poskąpię. Zapłacę tyle, że kwestia pieniędzy dla ciebie przestanie mieć znaczenie. Możliwe do końca życia. Zgadzamy się, świetnie. Znaczy tak, budynek izby handlowej znajduje się w centrum miasta, budynek duży, murowany, powiedziałbym nawet monumentalny. W skrócie nie przegapisz. A w nim znajdziesz handlarza o imieniu Aleksander Sablin. Był moim przyjacielem i do samego końca pomagał mi. Jedyny, który się nie odwrócił. Porozmawiaj z nim, a on musi mi jakoś pomóc. Jestem jego pewien. Czyli pierwszy podejrzany. Yashin chwyta twoją mapę, stawia krzyżyk. Znaczy pojechać do miasta, znaleźć izbę handlową, pogadać z Sablinem. Muszę przemyśleć i porozmawiamy później. Letka dalej. Kilka pytań. Jak żyje wieś? Marzeniami, nadziejami? Nie, poważnie. Uważam, że to miejsce za ogromny potencjał. Można by tu zorganizować pięciolatkę, przywieźć materiał budowlany, tu był gigant metalurgii, węglowy gigant przemysłowy. Miasto miało setki tysięcy mieszkańców. No, z jednej strony temu wszystkiemu przeszkadza lokalny kryminalista, z drugiej strony ludność. Ludzie oczywiście są mili, ale jest im ciężko. Kopią ziemię od świtu do świtu i boją się patrzeć gwiazdy. Żadnej komercyjnie żyły. Dobra, coś jeszcze? Plotki? Długo mi będzie schodziło na tym czytaniu, jak mam całą wioskę do obgadania. U mnie krewny karawany prowadzi od samego czerwonego partyzanta aż do chruszczowskiej celiny. On mi powiedział, że w opuszczonym miasteczku, które znajduje się na drodze, jakieś dziwne anomalie. Mówią, że jeśli chcę tam przenocować, to całą noc koszmary będą się śnić. Na górnych piętrach z okien zielone światło błyska, głosy ludzie słyszą. A to jeszcze nie jest najgorsze, co tam się dzieje. Powiedział, że w jego karawanie był jeden człowiek, pracownik. I on pewnego dnia podszedł do mojego krewnego i powiedział, że jego kumpel zawołał go do piwnicy jakiejś. Znalazł on tam zapas przedwojennych konserw. Mój krewny dał mu zielone światło i zapomniał o tym. A wieczorem patrzy, nie ma chłopaka. Zaginął. Zeszli do tej piwnicy, a tam tylko świeża kałuża krwi. To wszystko. A ten koleg, który rzekomo go tam zawołał, cały dzień w obozie był i nawet tam nie zaglądał. Niektórzy uważają, że w miasteczku zła siła działa, inni, że goście z konstelacji Aldebaran. Nie kojarzę. A ja mam, myślę, że to dodatkowy powód, aby kupić dobrą broń. Dobra, koniec. Rabat. Dalej. Dobra, za słabe mam to. I do lekarza. Chociaż czekajcie, czekajcie. Tak z kudem dochodzi naszego kanału, organizacja Atom Mi dla głupców. I tu jakieś radio chodzi. O, patrzcie, co tutaj jest. Jakiś dziadeczek stary. Przed tobą stoi mężczyzna ubrany w starą, zniszczoną kurtkę. Jest silny, krzepki, jak nasze 10-latka żyjącego na pustkowiach. Możliwe, że ma około 70. Poważny wyraz twarzy uzdrabia podobny do szczoty wąs. Czego potrzebujecie, towarzyszu? Mogę zadać kilka pytań? Jestem bardzo zajęty i pogadański z wiosce. Odwraca się do i koniec rozmowy. Nie chce ze mną gadać. Przed tobą stoi podstarzały mężczyzna trzymający strzelbę w pomarszczonych dłoniach. Patrzy ukradkiem. Hej, mogę zadać kilka pytań? Witajcie, postaram się odpowiedzieć. Czego pilnujesz? To skarbiec naszej wioski. Zbieramy tu podatki, a potem używamy pieniędzy dla dobra ogółu. I lepiej niczego nie próbujcie. Radziłbym powstrzymać się od głupich pomysłów. Może jestem stary, ale potrafię strzelać. Dobra, nie chcę skrzywdzić. Opowiedz mi o sobie. Nie bardzo jest co, jestem prostym człowiekiem. Wyróżniam się tym, że nieźle strzelam. Mogę trafić pająka w oko z 200 metrów. Nie żartuję. Ale nie lubię się przechwalać. No i jeszcze przed spada z urzędu wygrywam zawody strzeleckie. Nieźle jak na staruszka. To słuchać wiosce. Nie, wszystko dobrze. Nasz starszy wioski nie daje nam odpocząć. Świetny człowiek, wierzę w niego. Cała nasza wioska w niego wierzy i właśnie ta wiara łączy nas wszystkich. Wszystko jest w porządku. Dobra, w porządku. Okej, mogę inne pytanie? Na przykład o co? Czytałeś jakieś plotki? Mówi się, że sporo potworów grasuje na północy i na południu. Wielkie pająki, osy, cała reszta tego świństwa. Niektóre nawet zagnieździły się blisko wioski. Nawet nie wiem, czy mogą się rozmnażać, ale jeśli tak, to mamy problem. Dobra, wszystko powodzenia. Spadamy. Idziemy do lekarza. Cały czas na alcie coś się na zielono podświetli.
Łóżko tutaj, chłop. Czy ty śpisz? Nie śpisz. Widzisz lekko zgarbionego, lecz dobrze zbudowanego mężczyznę w średnim wieku. Ma na sobie kitel z podciągniętymi rękawami i szmacianą czapkę w dziwnym odcieniu szarości. Tak? Musisz być tu lekarzem. Strzał w dziesiątkę, moje dziecko. Doktor Mikoyan, do usług, ale możesz mi mówić Konstantin. Byle nie czarodziej. Doktorze, potrzebuję pomocy. Doktor Mikoyan spada puls, ciśnienie nawet tęczówki po odgodzie odchodzi, marszczy brzwi. Nic brwi, nic nie doleka, moje dziecko. Przychodź tylko i wyłącznie w nowych przypadkach. Nawet za rutynową kontrolę trzeba płacić. Potrzebujesz czegoś jeszcze, moje dziecko? Chcę kupić trochę lekarstw. Widelec. Mogę sprzedać za rubla. Muchomory, okej. Okay. Przed wojną nie było muchomoru, mieszanki ziołowe. Kasparamid, narkotyk, okej. Okay. To może nie, aprofen. Widelec. Ruble. Dobra, więc to nie. To powiesz nam obniżkę na wszystkie leki, jakie kupuję. Oczywiście, że nie, moje dziecko. Nie jesteśmy na jakimś bazarze. Jak się chcesz targować, idź na bazar do naszego handlarza. No dobra, to się bujaj. Cóż tu jeszcze masz? Kilka pytań. Jak tam praca? Szacunku, jestem lekarzem, a nie przestępcą na przesłuchaniu. Ale dobrze, o co chodzi? Jak tam praca? Intensywna. Taka odpowiedź wystarczy? Intensywna? I to bardzo. Nie wiem, czego mam cię jutro spodziewać. Albo przestajesz pracować, albo próbujesz sobie poradzić ze wszystkim, co zsyła na ciebie każdy kolejny dzień. Nieważne, czy to nowa odmiana zakażenia popromiennego, czy mutacji. Czasem muszę strzywać ugryzienia, które zrobiły takie szczęki, jakie nigdy dotąd nie widziałem. Są też przypadki, w których pacjent wygląda tak okropnie, że mimo tylu doświadczenia nie wiem, co zrobić. Ale powiedz, co ja mam zrobić, jak pacjentowi na plecach wyrosły grzyby? Wow, życie komunistycznego lekarza to nie przelewki. Mogę jeszcze spytać? Dobra, wiecie co? Bo mi cały odcinek schodzi na czytaniu, więc troszkę to przeklikam. Tak, wymaga szacunku i tak dalej. Bo po prostu mi będzie cały odcinek schodził na czytaniu tego wszystkiego. Na głos i to będzie za długo trwało, a to was zanudzi chyba. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Jeśli się mylę, no to wiecie, komentarz i napiszcie, mówcie do mnie. A to będzie chyba kłoda drewna. Gwoździe. Mogą być gwoździe. O, widzicie, tutaj ktoś sobie śpi. A przez to, że sobie śpi, mogę zobaczyć do szafki. Kukurydza, papier toaletowy, mydło i papiery. I sobie parę rzeczy podwędzić. Wziąłem sól i teraz ich mogę pobudzić. O, tam się podejdzie. Widzicie, obudzony, mogę zapytać. Dobra, jest w porządku, prosty człowiek. Dobra, dobra. A nie wszystko przeklikam teraz, a okaże się, że coś ważnego. Kilka pytań. Jak ci się żyje? Opowiedz mi o sobie, nauczycielka. On nic nie gada, dobra. O dzieciach. Dobra, więc ci są ogarnięci. Tu mam jakiś zlew. Tak, naprawienie pompy. To będzie jedno z zadań. Kłoda drewna. Kolejny papier toaletowy i jest śmietnik. To sobie weźmiemy. I tutaj jakieś kabelki. Gdzie tutaj są drzwi do tego domostwa? Dobrze, tu to tak. O, i tutaj są ludziska, których nie będę przed... Starszy wioski, dobrze. Silnik nie działa, rzucę okiem. Proletariat zawsze pamięta wielki trud. Prawie kurde jak Gierek.
Zapłacę jak ten, dobra. No dobra. Idziemy. Dobra, naprawiamy ten silnik. To za łajza. Pusta butelka. Pusta butelka. Napraw. Próbujemy kilka razy. Działa. I widzicie, jest pusta butelka. Jest pusta butelka. Mamy butelkę wody. Nawet dwie. Dobra, stary, ogarnąłem. Naprawione. Nie wierzę, czy to prawda, że na świecie są osoby, miały siłę pomóc? Była przyjemność, co jest zapłatą. ₽50. Trzymaj się, bin. Barter. A dobra. Perswazji trzeba było użyć. No trudno. Pytania. Za co? Jesteś szefem. Dobra. Opowiedz mi o sobie. Gadatliwy ma problem o wszystko z tego, co tutaj czytam. Dobrze, wstawaj. Złom, papiery, kilka rzeczy. O, jeszcze manierkę muszę napełnić, dobra. Błagam cię, jak ci się żyje. Otradnoje, okej, nazwę od tego. Opowiedz. Dobrze, jeszcze tylko maniereczkę napełnimy i wracamy do tego łysego. Woda, dobra rzecz. Gramy w kości. Dobra, jak ci się żyje? Opowiedz, łowca, dobra, co słychać? Dobrze, przegadani. A wiecie, no, chciałem wam to czytać, naprawdę chciałem, ale po prostu to naprawdę zbyt długo trwało. O, jest barman. Patrzcie, jaki weselutki. Jakbym był w tawernie, też bym się tak cieszył. Pokaż menu. Przedwojenny vintage, przedwojenna wódka. Jedną wódeczkę sobie kupimy. Za 27 rubli. O rany, co by ci tu sprzedać? Stare papiery, papier toaletowy. Gwoździe, sól. Papier toaletowy jest zbyt cenny. Aha, czyli do podcierania są stare papiery. Dam ci kukurydzę.
Jeszcze wagowo by mi coś pasowało. Ruble, nie. Cegła, nie. Taśma, gwoździe. Łyżka ci się przyda. Na razie tyle. Czego nie chcesz? A, dobra, już wiem jak to ma być. Tak, tak, tak. I 13 rubli. No, dobrze, umiem handlować. Lubisz pracować. Opowiedz mi o sobie, jak ci się żyje. Ploteczki. Opowiadaj. Widzicie, ile tego jest tutaj? Ja bym chętnie wam to czytał. Tylko bym w jednym odcinku nie zrobił wszystkich domków nawet. Bo on tych opowieści ma bardzo dużo. Katję sobie zrobimy za chwilę. Bo ja wiem, co u niej będzie. O, i to jest przykład, że najpierw się idzie na szabry, a potem się idzie na handel. Kaseta. Mydło. I budzimy. Jakaś babuleńka stara. Przeklikana. W ogóle jak tam z zadaniami? Tu znaleźć Fidela, znaleźć bunkier, kup... I tu dalej pogadać. Mapa mapą. Aha, według mapki mogę się poruszać też dobrze i mogę odpoczywać. Idziemy do tego. O, jest jakiś dziadeczek. W jarmułce. Czyli koszerny. Tutejszych, ja jestem tutejszy. Bardziej tutejszym się nie da być. Dobra. Nie umiem robić akcentu żydowskiego, więc nawet nie próbuję. Wyróżnienie. Aha, jestem głodny. Jestem głodny? No, zbieramy kukurydzę. Próbujemy zjeść kukurydzę. Nie, nie upuszczamy. Czyli jakieś jedzonko trzeba ogarnąć. Łopata. Z łopatą można chodzić. Będę wyglądał groźnie. Jedźmin może chodzić z łopatą, to ja też. O, widzicie, tutaj jeszcze mi jakiś śmietniczek. Bierzemy. Woda. I powrót do naszego dziadeczka. O, właśnie, tutaj jeszcze jest śmietniczek. Dziadeczek popijać lubi z tego, co widzę. To ja to wziąłem, kaseta magnetofonowa. Wydaje mi się, że już jedną miałem. Butelka, butelka, butelka. Dobrze, dziadeczku. Kukurydza zebrana. Pomogliśmy. Nie mam ci czym zapłacić. No dobra. Nawet rubel, daj cokolwiek. Szynek, a jestem głupi.
Mam strzelbę myśliwską, tylko że ja nie mam... Jadę strzelbę, jestem lebiega. Więc strzelbę sobie zachowamy, szczegół też taki, że nawet amunicji nie mamy. Pokaż mi menu, bo ja potrzebuję mięso. Surowe nie, woda po ogórkach. Nie masz czego zjeść. Chwileczkę, rzemiosło, kusza, pistolet, samopal, tarcza, świniaczek, granat, kula, nabój. I szanse średnie. No nie zrobię sobie tej tarczy. Torba. Czegoś mi brakuje. Aha, kable, butelki, respiratory, bełty. No dobra, pokaż to mi 80 rubli. Nie, nawet nie mam tyle, a ja potrzebuję coś zjeść. Dobra, idziemy do tej kobieciny. Jesteśmy testerem alkoholowym. Dobra praca jak każda inna. Pijemy, 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 pijemy. Ta mówi, żeby nie pić dalej. Albo żeby się nie zżygać. Generał Morozow, szukasz mnie. Tak, szukam cały czas. Grzyby. Nie no, witamy w krainie grzybów. Co do... Nalewka za mocna. Całe 140%. Dobra, co u ciebie? Szukam pracy. Dobra, przyniosę. O, taki żołnierz. Coś masz? Perfuma, woda. Dobra, grzyby wokół wioski. A właśnie jak jest ze mną. No, podryw idzie nieźle. A inteligencja u mnie spora. Dobra, o wiosce. O sobie, dobra, dobra. Ploteczki. Dobra, ja chcę wyjść z tego. O. Tego żołnierza musimy zobaczyć. Mielonkę zapiję na wódką. A dobra. I spotkaliśmy kumpla, który nie jest naszym kumplem. Dobra.
Jak idzie śledztwo? Nie lubi się z barmanem. Ze mną w sumie też nie. Padamy od niego. Chusteczkę możemy założyć. Zawsze tu trochę więcej miejsca. O Jezu, ja źle wyglądam. No i pójdziemy sobie tutaj. Patrzcie, jakie tereny. Kurde, do czego to jest? Żeby tu byli inni? Tu jest wyjście z tych pustkowi. Idziemy sobie tutaj w koło. O, tu jest... O, wędkarza znalazłem. To z wędkarzem się pogada. Taki Logan trochę. Kim jesteście, nie skrzywdzę się, dobra. Wędkowanie. Prawie mały ryb, duże. Przedwojenny, no dobra, mam butelkę wódki. Importowana, amerykańska. Super. Jeszcze by mi nożyk pasował do skórowania, bo akurat o tym czytałem. Aj! Pszczoła. Moment, zdobyłem A, fajnie, mogę kogoś oskurować. Jest pszczółeczka. I 4 punkty akcji. Ale ty musisz podejść, więc się bujaj sam. W dalszym ciągu się bujaj. Uderzenie. Jak to chybił? No. Widzicie, upierdolona bez słowa. To może... Połowimy. Użyj. Czekaj. 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 Pociągnij. Czekaj. Czekaj. Ciągnij. No i dupa. Łowienie ryb mi nie idzie. A pasuje coś złowić, żeby nie umrzeć z głodu. Chociaż jeszcze na razie na jedzenie nie narzekam. Nauczyliśmy się skórować, nauczyliśmy się łowić ryby. Zaraz tutaj będziemy bili pajączka, ale to już w kolejnym odcinku. Musimy... no. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, żeśmy się nawalili nalewką. Ale cóż. Urwało mi film, to nie pamiętam. Dzięki wam bardzo serdeczne. Dajcie łapeczkę pod filmem, zasubskrybujcie kanał, dzwoneczek, komentarz. Napiszcie, jak wam się podoba. Widzimy się w kolejnej serii. Nie serii, w kolejnym odcinku. Na pustkowiach. Szukamy generała Morozowa.
i zapraszam do oglądania pozostałych serii. Odmeldowuję się Miedzianobrody. Trzymajcie ciepło i cześć.